Myślę, że dla nikogo nie jest łatwe, kiedy musimy patrzeć na jakieś albo doświadczać sami osobiście w swoim życiu różnego rodzaju tragedii. Może to być nieoczekiwana śmierć kogoś bliskiego albo wiadomość o jakiejś chorobie, której werdykt jest taki, że wcześniej czy później doprowadzi do śmierci. Nie jest łatwo stać nad grobem osób bliskich. Nie wiem, czy ktoś z was stał. Jeśli staliście, to wiecie, że to są takie momenty w życiu, w którym wcale to nie jest takie proste. Jeśli mieliście takie doświadczenie, to wiecie, o czym mówię. I zawsze to powtarzałem i będę powtarzał, że jedną z najtrudniejszych sytuacji to kiedy to rodzice muszą stać nad grobami swoich dzieci. Są takie sytuacje, kiedy tak się dzieje i to nie ma znaczenia dla rodzica, w jakim wieku jest to dziecko. Zawsze dziecko będzie dzieckiem. Nikt nie powinien tego przechodzić. To są takie najtrudniejsze rzeczy. I zawsze podziwiam Hioba. Jak czytaliście kiedykolwiek historię Hioba, zachęcam do przeczytania tej księgi. Jest niesamowita. Ale kiedy czyta się jego historię, kiedy widzę człowieka, który traci swoje dzieci, to, że stracił majątek, zdrowie i parę innych rzeczy, no to jeszcze, że tak powiem, można przeżyć. Ale strasznie trudno przeżyć, kiedy tracisz ludzi tobie najbliższych, kiedy tracisz swoje dzieci. I zawsze go podziwiałem i będę podziwiał za to, jaka jest jego postawa, kiedy w takiej chwili powiedział: Pan dał, Pan wziął, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Myślę sobie, czy ja bym tak potrafił? Czy potrafiłbym w takiej chwili tragedii powiedzieć: Pan dał, Pan wziął? Nie dlatego, że wszyscy tego ode mnie oczekują, ale naprawdę szczerze z mojego serca tak myśląc, bo myślę, że Hiob szczerze z całego swojego serca tak właśnie myślał. To są niezwykłe postawy, niezwykłe emocje, straty, które są strasznie bolesne i takie wyznanie wydaje się po prostu czymś niesamowitym. Nie wiem, jak wy, wiem, znam wielu z was i wiem, że macie swoje dzieci i kochacie swoje dzieci i podzielacie moje zdanie, że nigdy nie chcielibyście, żebyśmy to my stanęli nad ich grobami. Raczej wolelibyście odwrotność. Ja kocham swoje dzieci i wolę tą odwrotność. Chciałbym, żeby to one musiały stanąć nad moim grobem, a nie ja nad ich grobami. Ale są w życiu takie sytuacje, kiedy niestety to, co my chcemy, nie zawsze jest takie, jak my chcemy. I wiele serc różnych rodziców musiało przeżyć ten niewyobrażalny ból straty właśnie swojego dziecka. I Łukasz opisuje jedną z takich historii. Historii, kiedy matka traci swojego syna. Oto kobieta, którą Biblia określa, że była wdową. Wdowa dzisiaj, wdowa wtedy, to trochę dwa różne światy. Bycie wdową wtedy oznaczało ubóstwo, oznaczało brak pomocy, bo to mężczyźni byli tymi, którzy zapewniali byt. Bycie wdową było jednym z takich wyzwań pierwszego, opieka nad wdowami była wyzwaniem dla pierwszego kościoła, ponieważ takich kobiet było całe mnóstwo. Nie było całego systemu wsparcia socjalnego, z którym my dzisiaj mamy do czynienia, chociaż on często jest na przetrwanie, ale nawet tego wtedy nie było. Jakiś czas wcześniej ta kobieta traci swojego męża. To było bolesne doświadczenie. Wydawało się, jak w takich chwilach każdemu by się wydawało, że chyba już gorzej być nie może. No co może gorszego się stać, jak stracić męża? Ale niestety jej historia, kiedy się ją czyta, mówi o tym, że to nie był koniec. Teraz kobieta właśnie idzie w kondukcie żałobnym, tylko tym razem nie chowa sąsiada, kogoś tam z rodziny, ale chowa swojego jedynego syna. Pomyślcie o jej życiu, o jej sercu. Traci męża, traci syna, nie ma nic. Można powiedzieć: Boże, gdzie jesteś? Gdzie jest sprawiedliwość? Wielu ludzi zadałoby to pytanie. Nie ma sprawiedliwości. Jak to jest, że ci, co by mogli nie żyć, żyją, a ci, co powinni żyć, nie żyją? Wielu ludzi takie argumenty gdzieś w swoim, takie pytania gdzieś stawia w różnych sytuacjach swojego życia. Mąż, teraz syn. Ta kobieta jest całkiem sama, bez jakichkolwiek nadziei na lepsze jutro. Że założy nową rodzinę, będzie miała kolejne dzieci. Nie wiemy, w jakim była wieku. Niewiele wiemy o niej, prócz tych faktów, o których mówi nam Łukasz. Jak bardzo rozdarte może być serce takiej kobiety, takiej osoby.
Chyba nawet trudno jest nam sobie to wyobrazić, przez co przechodziła. Właśnie wtedy, kiedy tak naprawdę nie ma już nadziei, robi to, co musi. Musi pochować swojego syna, kiedy idzie w tym kondukcie żałobnym, kiedy nie ma wątpliwości co do śmierci i do tego, że to się już nie odstanie, że tu się już nic nie zmieni, to są nagie fakty, nagle pojawia się Pan Jezus. I ta historia jest niesamowita. Czytamy o niej w 7 rozdziale Ewangelii Łukasza od 11 wiersza. A zaraz potem udał się do miasta zwanego Nain i szli za nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy się przybliżył do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego jednego syna matki, która była wdową, a wielu ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli. Rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I podniósł się zmarły i zaczął mówić i oddał go jego matce. Wtedy lęk ogarnął wszystkich, wielbili Boga, mówiąc: prorok wielki powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. I rozeszła się o nim ta wieść po całej okolicznej krainie. Nie ma bardziej przytłaczającego obrazu, tak jak powiedziałem, niż rozpacz. Rozpacz kobiety, rozpacz matki. I powiem wam, ta rozpacz ma miejsce ciągle, odkąd Adam i Ewa i ich upadek wprowadził grzech do życia ludzi na tym świecie. Boże Słowo mówi o tym w liście do Rzymian, 5 rozdziale, 12 wierszu, że odkąd grzech przyszedł na świat, odtąd też śmierć zapanowała. Umieramy. Czy nam się to podoba, czy nie? Ludzie w różny sposób próbują oszukać śmierć, przedłużyć swoje życie, ale tak czy inaczej w końcu wszyscy jak jedno kończą na cmentarzu. Wielu ludzi towarzyszy owej wdowie w tym smutku. Dla mnie to jest niesamowita postawa. Współczucia też tych ludzi, którzy gdzieś byli okolicznymi, może sąsiadami, może bliższą lub dalszą rodziną, ale tłum ludzi jej towarzyszył w tej trudnej chwili. Kobiety, która nie ma męża, kobiety, która właśnie musi chować swojego syna. Powiedzcie sami, takie sytuacje najbardziej przeżywamy. Kiedy widzimy takie obrazy, w których uczestniczą dzieci, bardziej przeżywamy. Tak to jest. Nie ma takiego wieku, w którym byłaby nam obojętna śmierć kogoś bliskiego. Zawsze wydaje się, że ona przychodzi zbyt wcześnie. Byłem na wielu pogrzebach, wiele pogrzebów w swoim życiu odprawiłem. I oczywiście łatwiej pogodzić się z tymi pogrzebami, gdzie ktoś dożywa swojego sędziwego wieku. Ale i tak, jeśli to była taka osoba dobra, prostoduszna, bogobojna, oddana rodzinie, to i dla takiej rodziny to jest wtedy i tak bardzo trudne. Ale łatwiej się z tym pogodzić, o dużo trudniej, kiedy ktoś bliski odchodzi zbyt wcześnie. Ludzie wokół też przeżywają to, kiedy inni walczą czy zmagają się ze stratą. I to się nazywa współczucie, które fajnie i dobrze jest, kiedy jest obecne. Jak cenię sobie, kiedy ludzie, widząc tragedię innych, potrafią się zmobilizować. I myślę, że my Polacy trochę tacy jesteśmy. Potrafimy się zmobilizować, żeby nieść pomoc wtedy, kiedy naprawdę coś niedobrego się dzieje, czy trzeba okazać to współczucie. Jezus nie postępuje inaczej. Kiedy patrzę na postawę Pana Jezusa, czytałem tą historię wiele razy i pierwszą tak sobie czytałem, no historia kolejnego cudu, no historia kolejnego zmartwychwstania, ale kiedy naprawdę zacząłem myśleć i o tej kobiecie, co ona przeżywała i o tym, jaki obraz przedstawia nam Łukasz odnośnie osoby Jezusa Chrystusa, to już nie pomyślałem sobie, że to jedna z kolejnych historii, ale jest to jedna z tych wyjątkowych historii Bożego działania. Nie są mu obojętne łzy wdowy. To nie było tylko współczucie polegające na tym, co mogę zrobić, mogę tylko być blisko, mogę tylko odprowadzić cię do samego grobu. To było coś o wiele więcej. Kiedy ją zobaczył, Boże Słowo mówi, że użalił się nad nią. Czasami ludzie myślą, że Bóg jest kimś obojętnym na cierpienie ludzi. Zadają te pytania o II wojnę światową, o Auschwitz, o wszelkie obozy zagłady, choć gdybyśmy znali trochę lepiej historię, to są i gorsze historie w historii niż tylko obozy zagłady, które miały miejsce. Wiele więcej milionów ludzi ginęło również w innych okresach, choćby zamorzeni głodem przez Stalina. Okresów historii strasznych jest
dużo więcej. Ale wtedy pojawiało się pytanie, czy Bóg potrafi współczuć. Albo te historie, które dotykają nas, nawet ludzi wierzących, kiedy czasami zastanawiamy się, czemu nas to spotkało. Przecież wierzymy w Boga, On powinien nam błogosławić, więc te wszystkie strzały nieprzyjaciela powinny nas mijać, a one jednak nas nie mijają. I pojawia się to pytanie, czy rzeczywiście Bóg jest współczujący. Tak, On jest. Jezus się użalił. Zdjęty był litością, współczuciem. To pokazuje Jego naturę. Kto widział mnie, widział Ojca. Więc kiedy patrzymy na Jezusa, widzimy Boga Ojca. Tak, On jest zdjęty współczuciem. My płaczemy, patrząc na pewne historyczne fakty, ale Bóg płacze jeszcze bardziej, kiedy widzi to, do czego my ludzie pod wpływem grzechu jesteśmy zdolni. Do jak niewyobrażalnego okrucieństwa jesteśmy zdolni jako ludzie. Czasami ludzie mówią, to czemu Bóg nie zniszczy zła? Bo musiałby zniszczyć nas. Bo to my wybieramy. Bo to my nie wybieramy właściwie, to my nie wybieramy Boga, który daje nam swoją łaskę, który daje nam swoje prawo. Mówi, jak możemy żyć, żeby nie krzywdzić drugiego człowieka, który mówi jasno, jak możemy kochać Boga i jak mamy kochać bliźniego. I prawda jest taka, że kiedy robimy krzywdę innym ludziom, to dlatego, że nie jesteśmy posłuszni temu, co Bóg mówi, czyli wybieramy grzech. Stajemy się Jego niewolnikami. Pan Jezus nigdy nie był obojętny na ból i cierpienie. Kiedy zmagamy się ze stratą, to On jest współczującym pocieszycielem. Sam, który przez wiele przeszedł, wie, co to znaczy, jak bardzo ważne jest współczucie, jak bardzo ważne jest w takich chwilach pocieszenie. Pan Jezus nie tylko jest współczującym wobec śmierci, ale wobec też innych potrzeb człowieka. Wiecie, zacząłem gmerać w Biblii i w Ewangelii Marka na przykład czytałem w 8 rozdziale, 2 wierszu takie oto słowa: żal mi tego ludu, bo już 3 dni są ze mną, nie mają co jeść. On nie był tylko zainteresowany tym, żeby ludzie słuchali Jego nauczania i nie obchodziły Go ich fizyczne potrzeby, głodu, które gdzieś mieli. Ale czytamy, że Jemu było żal tych ludzi i zrobił wszystko, co trzeba, żeby oni mogli być nasyceni, żeby nie byli odprawiani. Zobaczcie, taki jest Jezus. On jest współczujący, On to rozumie. On chce zaspokajać te potrzeby. W Ewangelii Marka 6,34 czytamy: a wszedłszy ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mający pasterza, i począł ich uczyć wielu rzeczy. Kiedy On widzi, jak my ludzie idziemy ślepo, jak błądzimy jak te owce, które nie mają pasterza, On jest zdjęty współczuciem, litością i chce prowadzić ludzi, chce nadać sens ich życiu. On nie chce, żeby ludzie byle jak przeżyli swoje życie. Bez celu, bez kierunku, bez znaczenia. On jest tym zainteresowany. Kiedy popatrzył na tamtych ludzi, na mnóstwo tego ulitował, ulitował się nad nimi, że byli jak owce, które nie mają pasterza. To pokazuje charakter Pana Jezusa, a tym samym charakter Boga Ojca. W Mateusza 14,14 czytamy: i wyszedłszy ujrzał mnóstwo ludu, i zlitował się nad nimi i uzdrowił chorych spośród nich. Nie były mu obojętne choroby ludzi. Znowu zobaczył ludzi w potrzebie i znowu widzimy go jako tego, który się nad nimi ulitował. Angielskie słowo, które tłumaczy to greckie słowo, to jest compassion. I ono jest niesamowicie głębokie, kiedy zacznie się nad nim człowiek zastanawiać. To słowo zawiera w sobie miłosierdzie, litość, współczucie. Jezus okazywał miłosierdzie, litość, współczucie ludziom. Nikt nie jest mu obojętny, nikt nie był mu nigdy obojętny. Ani ci, co są głodni, ani ci, którzy potrzebują pasterza, jak i ci, którzy potrzebowali uzdrowienia. On nie był nigdy tylko religijnym przywódcą, który miał jeden fokus, przekazać swoje przesłanie i reszta go nie obchodzi. On był żywo zainteresowany, żywo współczujący tym, co my jako ludzie musimy przechodzić. Myślę sobie, jak bardzo to wszystko, jak na to patrzę, jaki jest Jezus, jak to bardzo wpłynęło na to współczucie, na Jego drogę na krzyż. Bo kiedy widział, co robi grzech z nami, niewola grzechu w naszym życiu, to widział, że jedynym ratunkiem, jedyną wolnością jest Jego ofiara na krzyżu Golgoty. Pomyślcie o tym. Czasami ludzie zadają mu pytanie, gdzie jest Bóg, bo...
Ale odpowiedź jest bardzo prosta w Bożym Słowie. Tak bardzo był zdjęty współczuciem, miłością, miłosierdziem, że Jezus był gotowy iść na krzyż, żeby umierać za każdego z nas, abyśmy nie musieli tak żyć. Abyśmy mogli być wolni od naszego grzechu. Nasz Zbawiciel pełen jest współczucia, autor listu do Hebrajczyków pisze o naszym Panu tak. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby. Nie miał sielanki w życiu. Jak wielu ludzi myśli, że Pan Jezus to był tak pod kloszem chowany. W życiu się roboty nie tknął i po prostu bujał w obłokach i po prostu w wieku 30 lat z tych obłoków wstąpił i zaczął swoją służbę. Nie, on żył, on przez wszystko przechodził, a ostatnie 3 lata jego życia to nie była łatwa droga. Doświadczony przez cierpienia i próby może pomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Gdybyśmy do końca rozumieli to, jaki jest Jezus, to rozumielibyśmy również ten fakt, że kiedy przechodzimy przez próby i mamy dość, i nie mamy siły, i już nam się nie chce, gdybyśmy rozumieli, że On jest tym, który to rozumie, to myślę, dużo szybciej byśmy do Niego biegli, ponieważ idziemy zawsze do kogoś, kto wiemy, że wykaże nam współczucie i kto nas zrozumie. Nie wiem jak wy. Ja czasami potrzebuję, to idę do kogoś, kto wiem, że wie, o czym ja gadam. Bo przez to przeszedł. Bo wie, jak to jest. I myślę, gdybyśmy rozumieli, jaki jest nasz Pan Jezus Chrystus, to byśmy szybko przechodzili do tego, który przez wiele prób i cierpień w swoim życiu przeszedł. Nie mamy bowiem arcykapłana, mówi dalej autor, który by nie mógł współczuć słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim podobnie jak my, za wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Wiecie, jak coś praktykujesz, to coś się wydarzy i ty jesteś w stanie od razu zrobić właściwą rzecz. To jest jak z pierwszą pomocą. Kiedy człowiek jest nauczony pierwszej pomocy i kiedy ją też praktykuje, ćwiczy od czasu do czasu, dlatego w niektórych systemach bezpieczeństwa jest tak, że od czasu do czasu są tak zwane próbne alarmy. To znaczy, że kiedy przyjdzie taki moment prawdziwego niebezpieczeństwa, to działasz niemalże z automatu właściwie, bo masz to w DNA. Wiesz, jak udzielić tej pomocy. Nie wystarczy raz przejść jakiś kurs i potem przez 20 lat nic z tym nie robić, bo to jest normalne, szybko nam uleci, szybko zapomnimy, choć warto w ogóle mieć coś takiego. Ale kiedy coś ćwiczysz dużo wcześniej, to kiedy przychodzi ta sytuacja, w którą musisz się zmierzyć, reagujesz dużo lepiej, dużo szybciej i dużo bezpieczniej. Kiedy czytam o tronie łaski, to czasami wyobrażamy sobie, że kiedy już upadniemy, kiedy już leżymy twarzą do ziemi, kiedy grzech już nad nami zapanował, to wtedy przypominamy sobie o tronie łaski. Ale ten tekst tego nie mówi. On mówi dzisiaj, teraz, w tej chwili, kiedy jeszcze nie ma kataklizmów w twoim życiu. Przychodź do tronu łaski, bo kiedy przyjdzie taki dzień, to znajdziesz pomoc w stosownej chwili. Rozumiecie różnicę? Nie możemy przychodzić, nie powinniśmy przychodzić do Boga tylko jak już całe niebo się zwali na głowę, ale dzisiaj z mniejszymi, większymi naszymi troskami przychodzić do tronu łaski, rozmawiać z Nim o tym, co przeżywamy, o tym, co nas boli. Bóg jest zainteresowany. On jest współczujący. Ja wierzę w to, że słucha naszych modlitw, kiedy mówimy o Jego wielkości, o Jego charakterze, jak najbardziej, to jest jak najbardziej poprawne, ale też słyszy nas, kiedy mówimy o tym, co czujemy. Jak czytam psalmy, które mówią: Boże, czy Ty odwróciłeś się ode mnie? Jak długo będzie trwał Twój gniew? Jak długo nie będziesz do nas mówił? Jak długo Twoje oblicze będzie odwrócone? Czuję się tak, a nie czuję się inaczej. I psalmiści o tym mówią. I powiem wam, Pan Bóg ich nie pokarał. Nie zabił w jednej chwili, że śmiali mówić o swoich emocjach. Mówimy tu o zdrowym rozsądku też. Ale oni mówili szczerze o tym, co przeżywają, co czują, co myślą. Przychodzili do tronu Bożej łaski w stosownej porze. Coś niesamowitego. Pan Jezus przeszedł przez to wszystko oprócz grzechu. Więc kiedy sobie pomyślisz, a Jezus to był Jezus, On nie ma pojęcia, jak to być człowiekiem. Ma doskonałe pojęcie, jak to być człowiekiem.
bo był w nim w 100%. Doskonałe ma pojęcie, jak być człowiekiem. We wszystkim, uwierzcie mi, we wszystkim, za wyjątkiem grzechu. Jezus, widząc łzy matki, zwraca się do niej, żeby ona nie płakała, podchodzi do ciała i mówi: młodzieńcze, wstań. Myślę, że nikt tego się nie spodziewał. Kiedy podchodził, to pewnie ludzie patrzyli, że no dołącza do tego całego orszaku, do tego całego konduktu, który uda się na miejsce złożenia zwłok. Wcześniej czytaliśmy, pamiętacie, pewnie nie pamiętacie, ale czytaliśmy też z tej Ewangelii o trędowatym, który pada do stóp Jezusa i prosi Go, żeby ten go oczyścił i uzdrowił. Czy czytaliśmy o setniku, który wysyła starszych izraelskich, żeby ci wstawili się za sługą, który choruje. A tu nie widzimy, żeby ktoś przyszedł do Jezusa. Ta wdowa nie przyszła, nikt z tłumu nie przyszedł. Uczniowie nie podeszli i powiedzieli: o, Panie Jezu, zobacz, jaka świetna okazja do ewangelizacji. Tutaj zrobimy akcję, happening i już tu go uzdrowisz albo coś przemówisz do ludu na temat śmierci. Nie, nic z tych rzeczy. Nikt nie przychodzi prosić, ani bezpośrednio, ani pośrednio. To sam Pan Jezus Chrystus podchodzi do ciała i wydaje to polecenie: wstań. Do matki mówi: nie płacz, a do młodzieńca mówi: wstań. To jest dla mnie niesamowite, bo później będziemy czytać, jak wskrzesił z martwych córkę Jaira. Będziemy czytać w Ewangelii Jana, jak Łazarz wychodzi po 4 dniach z grobu. Coś niesamowitego, bo Jezus ma moc wskrzeszać umarłych. To jest dobra wiadomość dzisiaj dla nas. Kiedy mówimy o śmierci i zmartwychwstaniu, kiedy mówimy w ogóle o zmartwychwstaniu, no to musimy być pewni tego, że to jest prawdą, bo inaczej nasza wiara nie ma żadnego większego znaczenia. Musimy wierzyć w to, że Jezus ma moc zmartwychwstania. Nie możemy żyć kategoriami: no w sumie to nie wiem, co tam będzie po drugiej stronie, bo nie wiem do końca, kto ma rację. Czasami ludzie wierzący nawet tak mówią: a ja tam do końca nie wiem. Jestem zadziwiony, jak nie wiesz do końca. To znaczy, że nie masz nadziei. Bo człowiek, który ma nadzieję, to mówimy tutaj o nadziei zmartwychwstania. O nadziei życia wiecznego. I Pan Jezus nie jest gołosłowny, On daje przykład mocy, którą ma, aby wskrzeszać z martwych i wskrzesza owego młodzieńca z martwych. Czytalibyśmy w Starym Testamencie też o wskrzeszeniach, które się dokonywały, bo takie miały miejsce. Eliasz wskrzesił z martwych syna wdowy w Sarepcie, ale nie wskrzesza go na swoje słowo, jak zrobił to Pan Jezus, ale modli się do Boga, aby On to uczynił. Czytamy o tym w pierwszej Księdze Królewskiej 17:19. Lecz Eliasz rzekł: daj mi Twego syna. Potem wziął go z jej łona, wyniósł do izdebki na poddaszu, gdzie mieszkał, i położył go na swoim łożu. Następnie zawołał do Pana tak: Panie Boże mój, czy także na tę wdowę, u której jestem gościem, chcesz sprowadzić nieszczęście, pozbawiając życia jej syna? Potem wyciągnął się 3 razy nad dzieckiem i zawołał do Pana tak: Panie Boże mój, przywróć proszę życie temu dziecku. I wysłuchał Pan prośby Eliasza i wróciła dusza tego dziecka do niego i ożyło. Były wskrzeszenia oczywiście, ale ludzie modlili się do Boga, aby On uczynił swój cud. Elizeusz, podobna historia, kiedy przywraca życie synowi Szumanitki, czytamy o tym w drugiej Księdze Królewskiej, 4:32, gdy Elizeusz wszedł do domu, to chłopiec leżał martwy na jego łożu. Wszedł więc tam, zamknął drzwi przed nimi obojgiem i zaczął się modlić do Pana. Potem wszedł na łóżko, położył się na dziecku, przykładając swoje usta do jego ust, swoje oczy do jego oczu i swoje dłonie do jego dłoni, i przytulał się do niego tak, iż rozgrzało się ciało dziecka. Potem cofnął się i chodził po domu tam i z powrotem. Następnie wszedł znów na łóżko i przytulał się do niego. Wtedy chłopiec kichnął 7 razy i otworzył oczy. Oczywiście, że czytamy o wskrzeszeniach. Myślę, że to nie jest przepis, jak mamy co robić. Przepisem jest to, żeby wołać do Boga. Oni wiedzieli, kto stoi za tym, aby te dzieci mogły zostać wzbudzone z martwych. Jak widzimy w tych 2 przykładach, żaden z tych wielkich mężów Bożych nie mógł przywrócić życia tym dzieciom na swoje słowo, jak zrobił to Pan Jezus Chrystus. Kobieta, matka chłopca, nie padła do stóp Jezusa, prosząc Go, a mimo to Jezus przychodzi do niej i dotyka się, można powiedzieć, tej ich życia poprzez to, że wskrzesza owego młodzieńca.
I myślę sobie, że tak jest w codzienności. Są ludzie, którzy przychodzą do Jezusa tak jak trędowaty, bo chcą być uzdrowieni. Są też ludzie, którzy przychodzą do Jezusa poprzez wstawiennictwo innych, którzy idą, modlą się za nich, za swoich sąsiadów, za swoich bliskich, żeby oni mogli doświadczyć uzdrowienia. Ale są i takie nawrócenia, i takie działania Boże, gdzie nie ma żadnego czynnika ludzkiego. Żadnego. I wiele takich historii również słyszałem, że ktoś był, nie znał żadnego chrześcijaństwa, czy nie znał Ewangelii, nikt nie zwiastował tej Ewangelii, niewiele wiedział o Jezusie, ale nagle znalazł się w takim miejscu swojego życia, w którym po prostu zaczął wołać do Boga, a Bóg to tego wołania wysłuchał. I to są tak samo niesamowite historie. Mamy dowód na to, że Jezus ma moc wzbudzać zmartwych. W Ewangelii Jana, w 5 rozdziale, 21 wierszu czytamy: albowiem jak Ojciec wzbudza zmartwych i ożywia, taki Syn ożywia tych, których chce. Ojciec wzbudza zmartwych i Jezus mówi, i Syn wzbudza zmartwych. Nie musimy się bać, nie musimy żyć w niepewności, jak to jest, bo Jezus mówi, jak to jest. Kogo chce, tego wzbudza zmartwych. Chciał wzbudzić tego młodzieńca, wzbudził tego młodzieńca zmartwych. Czy możemy być tym zdziwieni, że ludzie są wzbudzani przez Jezusa? Sam Jezus powiedział nieco dalej w tej Ewangelii, również w 5 rozdziale od 28 wiersza: nie dziwcie się temu. To może wzbudzać w ludziach zdziwienia. Jezus mówi, nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą Jego głos. To jest niesamowite. I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Ten chłopiec usłyszał: wstań. Ale idzie dzień, mówi o tym Boże Słowo, Jezus o tym naucza, idzie dzień, kiedy wszyscy usłyszą ten głos. Wszyscy jak jeden. Nikogo on nie minie. Jezus mówi dalej, co się wtedy wydarzy. Jedni, ci, którzy uwierzyli, ci, którzy zrozumieli łaskę, ci, którzy oddali swoje życie Chrystusowi, ci, którzy przyjęli prawdę Ewangelii, ci, którzy stali się Jego uczniami, to, co nazywamy nowonarodzeniem, powstaną do życia. A ci, którzy to odrzucili, powstaną na sąd i na wieczne potępienie. Tylko dwie grupy. Nie ma trzeciej, nie ma niczego pośredniego. Nie ma czyśćca, nie ma żadnych innych opcji, nie ma żadnych innych możliwości. Sam Jezus Chrystus o sobie mówił: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Z czegokolwiek, gdziekolwiek, tylko wyłączmy ten element, tak naprawdę nie możemy mówić o jakimkolwiek zbawieniu. Jezus mówi: ja jestem zmartwychwstanie i życiem. I wszyscy w grobach to usłyszą. Na cmentarzach jest mnóstwo grobów. Te cmentarze są coraz większe, bo coraz więcej ludzi tam się znajduje. I niektórzy myślą, a to koniec. Niektórzy myślą, a jeszcze się będę modlił za tych moich bliskich, wstawiał się, to tam Pan Bóg coś po drugiej stronie zrobi. Nic nie zrobi. Wszystko, co dotyczy naszej wieczności, tak naprawdę klamka zapada tutaj. W naszym świadomym wyborze, w naszej świadomej decyzji. Jezus mówi, nie dziwcie się. Nie, będzie taki dzień, gdy to nie pojedyncze osoby usłyszą. To nie będzie pojedynczy cud, ale wszyscy umarli usłyszą Jego głos. Jeśli będziemy umarli, to nie wyprzedzimy tych, którzy będą żywi, to my pierwsi będziemy porwani na obłoki, tak uczy nas Boże Słowo. Coś dla mnie niesamowitego. Nie musimy się martwić, że umieramy, że złożą nasze ciało w grobie, bo to nie koniec. Jezus mówi, że jest życie wieczne, które jest w Nim. Tu jest napisane, że ci, co dobrze czynili, by powstać do życia. Czy to znaczy, że jesteśmy zbawieni przez uczynki? Absolutnie nie. Nikt nie może być zbawiony, jakkolwiek dobre by były jego uczyny. Niedawno miałem rozmowę z pewnym panem, który właśnie mówił, ale ja tam wierzę w Boga, jestem dobrym człowiekiem. No, nie czytam tak Biblii, ale jestem dobrym człowiekiem. Zaczęliśmy rozmawiać. Ja mówię, wie pan co, ale to niedobre czyny nas zbawiają. On mówi, no ale przecież musimy mieć dobre czyny jako chrześcijanie. Mówi, no to jest prawdą. Ale to dobre czyny, te prawdziwe dobre czyny są wynikiem działania Ewangelii w nas, a nie na odwrót. To znaczy, jeśli oddajemy swoje życie Chrystusowi, to w tym momencie zostajemy stworzeni do dobrych czynów.
abyśmy w nich chodzili. I oczywiście, że człowiek, który jest narodzony z Boga, z Ducha Świętego, to nie będzie człowiek, który mówi, że jest wierzący, a jego czyny są złe. To jest absolutny absurd. Tak nie może być. To się nigdy tak nie dzieje. Człowiek, który jest odrodzony, będzie czynił dobre rzeczy. Będzie celował w dobrych uczynkach. I to jest właściwa kolejność. Bo wiemy dobrze z słów Ewangelii, że nikt z uczynków nie może być zbawiony. Nikt znaczy nikt. Jakkolwiek by nie był dobry, szlachetny, bo tacy ludzie są. Ja nie powiedziałbym, że nie ma takich ludzi. Są tacy ludzie, którzy mają pewien kręgosłup moralny, całkiem dobrze, że tak powiem, poukładany, bez Boga. Albo jakąś tam, mając jakieś swoje wyobrażenia Boga. Ale nie o to chodzi. Nie ma zbawienia bez łaski, nie ma zbawienia bez Chrystusa, nie ma zbawienia bez upamiętania, nie ma zbawienia bez nowonarodzenia. Dobry czyn to ten, kiedy człowiek dobrze wybiera. I to jest ta decyzja, przed którą każdy człowiek stoi. Wybiera Chrystusa lub odrzuca Chrystusa. Ci, którzy dokonują wyboru, że nie chcą Chrystusa, to już na siebie tak naprawdę ściągnęli potępienie. Nikt ich nie musi już potępiać, oni sami to wybrali. Niektórzy ludzie mówią, jak Bóg może wysyłać ludzi do piekła. Ja bardziej mówię, to my sami siebie tam wysyłamy. Bo Bóg mówi, jest droga wyjścia, albo człowiek z niej korzysta, albo z niej nie korzysta. Jak nie korzysta, to jego życie musi skończyć się w wiecznym potępieniu. Czy mi się to podoba i czy w to wierzę, to nie ma większego znaczenia. Tak opisuje to Boże Słowo. Właściwy wybór to Jezus. W Ewangelii Jana czytamy, jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Wiecie, co jest ciekawe, że kiedy umrę, kiedy mnie wsadzą do tej skrzynki, jakkolwiek co tam wtedy będzie, bo nie wiem, co to jeszcze będzie, to mamy nowe pomysły na te pochówki coraz bardziej. Powiem tak, ja fizycznie umrę. Ale Słowo Boże mi mówi, że ja będę żyć wiecznie z Bogiem. Czy przyjdzie dzień, Jego głos usłyszę i zmartwychwstanie ciała. Niesamowite. Ja w to wierzę, bo gdybym w to nie wierzył, to daremne moje stanie tutaj, moja wiara i to wszystko jest daremne. Ja w to wierzę. Choćbyś umarł. Czasami boimy się tej śmierci. Zrozumiałe to jest. Szczególne śmierci, która jest pełna bólu, cierpienia, nie do wytrzymania. Różne są śmierci, ale nie ukrywajmy, wielu ludzi, również wierzących, umierając na nowotwory, to nie są te dobre śmierci. Ale to, co możesz pamiętać w takim dniu, kiedy to przyjdzie na ciebie, to umrzesz, ale będziesz żyć wiecznie. To nie koniec. To powinno w nas wzbudzać radość i wdzięczność dla Boga, że to nie koniec. Że po tym wszystkim jest coś o wiele więcej. A kto żyje i wierzy we mnie, nie w wiarę, nie w religię, nie w denominację, nie wychowanie w jakiejś religii, bo ja byłem tak wychowany, ja wierzę w takiego Boga, ja tu nic nie... Nie, nie, nie. Kto wierzy w Jezusa? Nie umrze na wieki, czy wierzysz w to? To jest to pytanie, które siostra Łazarza musiała usłyszeć. Tak, Panie, wierzę, wiem, że kiedyś przyjdzie taki dzień. A Jezus mówi dużo głębszą prawdę. Wierzysz w to? Bracie, siostro, dzisiaj chciałem Ciebie zapytać, a czy Ty w to wierzysz? Czy wierzysz w to, że kiedy umrzesz, to zmartwychwstaniesz? Czy wierzysz w to, że to nie koniec? Czy wierzysz w to, że ten Jezus, który wskrzesił tego młodzieńca, który przywrócił go jego matce, to ten sam Jezus, który przyjdzie i na Jego głos wszyscy będziemy wzbudzeni z martwych? Czy wierzysz w to? To życie, które daje Jezus, jest darem. Wiecie, ten młody chłopak wstał, żył. Czy jak długo żył, tego nie wiemy. To było życie, które jest darem. Drugą szansą, jakkolwiek byśmy to nie nazwali. Ludzie czasami tak mówią, kiedy, że tak powiem, z podnoża śmierci gdzieś uciekną, czy ulegają jakiemuś wypadkowi, gdzie wiedzą dobrze, że to nimi na tyle wstrząsnęło, że otarli się o śmierć i nagle się ogarniają i mówią, nie, nie, ja nie mogę tak żyć, jak żyłem. I próbują coś zmieniać. Nie wiem, jak długo żył ten młodzieniec, w końcu umarł. Ale któregoś dnia już śmierci nie będzie. To są obietnice Bożego Słowa. Tam, gdzie idziemy, tam, gdzie jest wieczność, tam, gdzie jest Jezus Chrystus, tam, gdzie jest Bóg, tam, gdzie jest mieszkanie u Ojca, tam nie ma już śmierci.
Tam nie ma bólu, łez ani cierpienia. To nawet nam przez myśl nie może przejść, jak to jest, bo my ciągle widzimy ból, cierpienie i łzy. Każdego dnia słyszymy informacje o kolejnych tragediach, wypadkach, matkach, ojcach, dzieciach, które ulegają jakimś nieszczęśliwym wypadkom. Codziennie widzimy śmierć. Trudno jest nam sobie wyobrazić, jak może wyglądać życie bez śmierci, bez chorób, bez łez. To jest takie niewyobrażalne. No po tej stronie wieczności jest niewyobrażalne, to prawda. Ale Jezus mówi, że jest coś więcej. Jest życie wieczne, które daje nam w swojej ofierze. Że musimy uwierzyć w to, co nie my mamy zrobić dla Niego, ale uwierzyć w to, co On dokonał dla nas na krzyżu Golgoty. Wierzysz w Jezusa? Apostoł Paweł pięknie napisał w liście do Rzymian, jak napisano: ustanowiłem Cię Ojcem wielu narodów, zapewniono przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych, słuchajcie, i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Ludzie mówią, no przecież nie wiem, ile ciało się tam rozkłada. 20 lat i tam nikogo nie ma, tam prochy zostają. Jak? Tu jest napisane. To, czego nie ma, Bóg powołuje do życia. Ktoś chce z Bogiem dyskutować, proszę bardzo, ale on tak, to czego nie ma, jest w stanie powołać do życia. On ożywia umarłych. Amen? Wierzycie w to? On ożywia umarłych. Nasz Zbawiciel ma taką moc, powoływać do bytu to, czego nie ma. Dawać nadzieję tam, gdzie nie ma żadnego światełka nadziei, tam, gdzie jest beznadzieja absolutna. Nie musimy się o to martwić, bo On powołuje do życia, On da nam nowe ciała, jak obiecuje nam Boże Słowo. Już w Starym Testamencie jest taki opis, który daje Izajasz w 26 rozdziale od 19 wiersza. Ożyją Twoi umarli. Twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać. Tam nie przyjdziemy, wiecie, z wieszonymi głowami po ciężkim dniu roboty, po kolejnych problemach i innych sytuacjach, które, jak się by wam wydawało, że już gorzej być nie może, to gorzej za chwilę przychodzi. Tam nie pójdziemy ze zwieszoną głową, że no nie, niebo i wieczność, po co mi to? Tu jest napisane, to jest dla mnie niesamowite, będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż Twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda umarłych. Z radością. Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą. Skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew. Bo oto Pan wyjdzie ze swojego miejsca, aby ukarać mieszkańców ziemi za ich winę. Wtedy ziemia odsłoni krew na jej przelaną i już nie będzie ukrywała swoich zabitych. Tak, idzie sąd. Ten świat, ta ziemia będzie osądzona, zniszczona. I ktoś powie, a takie straszenie tam religijnych fanatyków. Nie, no tak już czy Boże Słowo. Ja nie mam wątpliwości, że był potop i nie mam wątpliwości, że ziemia spłonie. A jak trochę tak przyjrzymy się dzisiejszemu światu, to niewiele trzeba, żeby spłonęła. Nawet tak po ludzku patrząc. Jak patrzymy na to, co się dzieje i słyszymy o ocieplaniu klimatu i tych wszystkich kwestiach z tym związanych, no, te rzeczy muszą się dziać. Bo ziemia spłonie, będzie osądzona. Nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Niektórzy ludzie myślą, o, jak chrześcijanie będą rządzić światem, krajami i tak dalej, to zatrzymamy gniew Pana Boga. Nikt z nas nie zatrzyma gniewu Pana Boga. Nikt nie zmieni Jego zdania w tej kwestii. Ta ziemia spłonie. Będzie zniszczona i nastanie nowe niebo i nowa ziemia. Tak naucza nas Boże Słowo. Możemy budować, wystawiać sobie w życiu pomniki, jakie tylko sobie chcemy, ale to wszystko spłonie. Większą wartość ma to, gdzie my spędzimy naszą wieczność. W której grupie my się znajdujemy? Odpowiedz sam sobie na to pytanie. Gdybyś dzisiaj usłyszał głos Jezusa, w której grupie byś się znalazł? Ci, co powstali do życia, czy ci, którzy powstali na sąd? W której grupie? Czy myślisz sobie, Bóg nie może być tak straszny, żeby karać ludzi? Na pewno jest jakaś opcja pośrednia, na pewno, no nie, no dobra, no już wierzę nawet w to piekło, ale ono nie będzie wieczne. Nie, ono jest wieczne. Jeśli niebo jest wieczne, to i piekło jest wieczne. Jeśli piekło nie jest wieczne, to dlaczego niebo miałoby być wieczne?
Dlaczego w jednych słowach wypowiedzianych przez Jezusa miałby mówić serio, a w drugich miałby żartować? W jednych miałby mówić dosłownie, a w drugich miałby mówić przenośni. No nie rozumiem dlaczego. Dlatego, że nie podoba mi się taki obraz Boga, który osądzi? Może ci się nie podobać ten obraz Boga, ale nie możesz zmienić rzeczywistości. Są dwie grupy ludzi, każdy w nas w jakiś się znajduje. Ci, którzy powstaną do życia, to ci, którzy uwierzyli, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem. To ci, którzy przyszli i powiedzieli, jestem grzesznikiem. Potrzebuję przebaczenia moich grzechów. Potrzebuję odkupienia. Potrzebuję zmazania mojej winy, bo jestem winny wszystkiego, każdego jednego, większego, mniejszego grzechu w swoim życiu. Potrzebuję Ciebie, Boże, mój Zbawicielu, i chcę Tobie służyć, i chcę resztę życia podporządkować Tobie. Wierzę. I ci, którzy mówią, a mnie wystarczy religia, mnie wystarczy religijność, mnie wystarczy mój sposób wierzenia w Boga, mnie wystarczy, że będę dobry, nie potrzebuję zbawienia. Chcę żyć tak, jak żyję, a Jezus niech będzie dodatkiem do mojego życia, takim, bo wszyscy muszą w coś wierzyć. Myślę, że jesteś w drugiej grupie. Tych, którzy wstaną na sąd, tych, którzy doświadczą Bożego gniewu. Jezus tego nie chce. To jest dla mnie niesamowite. On przychodzi jak do tego łoża, na którym było niesione ciało młodzieńca i chce ci powiedzieć, że możesz żyć. Już dzisiaj możesz żyć. Możesz dzisiaj ze śmierci, bo tak Biblia opisuje stan każdego człowieka, który nie jest bezpieczny w Bogu. Że on jest duchowo umarły. I my fizycznie żyjemy, oddychamy, robimy różne czynności każdego dnia. Ale w oczach Boga duchowo jesteśmy martwi bez Boga. I On dzisiaj może ożywić. On może dzisiaj podchodzi do Ciebie i mówi, możesz żyć, to jest Twój wybór. Czy skorzystasz z tej łaski, czy nie? On nie chce, żebyś umarł. On nie chce, żebyś był jak owca, która nie ma pasterza. On nie chce, żebyś błądził. On nie chce, żebyś żył bez celu. On chce nadać sens, prawdziwy sens życia, czy prawdziwy sens życiu. On nie przychodzi tylko, aby na jakiś czas dać życie synowi, na jakiś czas coś zmienić, ale żeby wszystko zmienić w Twoim i moim życiu całkowicie. Apostoł Piotr pisze o tym, Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem Was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Ktoś powie, no jak Bóg, pełen miłości, może ludzi na sąd, na gniew wysłać? On nie chce. On nie chce, żebyś zginął. On nie chce, żebyś w dniu, kiedy usłyszysz Jego głos, poszedł na wieczne potępienie. Dlatego ciągle zwleka. Wiecie, ktoś powie, 2000 lat od tych słów minęło. No to może minie kolejne 2000 lat. To nie ma znaczenia, ile minie. On okazuje cierpliwość Tobie i mnie. Żebyśmy mogli dobrze wybrać. Żebyśmy mogli wejść na właściwą ścieżkę. On nie chce, żebyś zginął, ale żebyś doświadczył upamiętania w swoim życiu. Oto dzisiaj, mówi Paweł, jest dzień zbawienia. Oto jest dzisiaj dzień łaski. Dzisiaj, to znaczy dzisiaj. Jutra może nie być. Wiecie, jak to jest. Nie wiemy, kiedy nadejdzie dzień naszego odejścia. Możemy dzisiaj położyć się spać i rano się nie obudzić. Wszystko się może wydarzyć. My możemy ulec wypadkowi i wiele rzeczy może się wydarzyć. Nie ma takiej pewności, że będzie jutro. Kiedy mówimy dzisiaj, to nie znaczy, że Chrystus może, chociaż może i dzisiaj wieczorem przyjść, albo po południu, albo jutro rano. Tego nie wiemy. Nie wiemy, kiedy przyjdzie Pan nasz. Ale Słowo mówi, to dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. To dzisiaj Ty słyszysz to przesłanie i Ty dzisiaj podejmujesz decyzję. Chcę uwierzyć, chcę zmienić swoje życie. Chcę pozwolić Bogu, żeby zmienił moje życie. Bo to, że my chcemy zmienić swoje życie, to właśnie problem w tym, że my ciągle sami chcemy je zmienić. To jest niemożliwe. Musimy uwierzyć w to, co On dla nas zrobił, a nie zastanawiać się, co ja mogę zrobić, żeby być zbawionym. Uwierzyć w to, co Jezus już dla ciebie zrobił. Bo jeśli ciągle chcesz Bogu udowadniać, że ty musisz na to zapracować, to będziesz ciągle się mijał z prawdą. On dzisiaj okazuje tobie i mnie ciągle cierpliwość i zostawił wiele dowodów, świadectw swojej mocy i swojego działania, swojej miłości i swojego współczucia.
Ten młodzieniec powstaje, zaczyna mówić. Nikt nie minie czy wątpliwości co do tego, że on tylko zasnął, albo w śmierć kliniczną wpadł i tak nagle ożył. Nic z tych rzeczy. To nie była kwestia tego, że działo się to gdzieś za czterema ścianami, że ktoś może powiedzieć, a nie ma na to dowodów, nie ma na to świadków. Wszyscy widzieli, jak ten młodzieniec wstaje i zaczyna mówić. Umarli nie mówią. Widzieliście kiedyś? Ja chyba nie chciałbym, żeby umarły do mnie przemówił. Psalmista mówi, że umarli nie... Przepraszam, kaznodzieja Salomon mówi, że umarli nie mogą chwalić Pana. Bo umarli nie mówią. Ale on już nie był umarły. On powstał z martwych, został wzbudzony do życia. Nikt nie mógł mieć wątpliwości co do tego cudu. To nie było zręczne oszustwo, mistyfikacja, ale kiedy ludzie to widzą, to jest napisane, że pełni bojaźni, lęku i uwielbienia, byli pełni bojaźni, lęku i uwielbienia dla Boga. Dla Boga. A nie mieli wątpliwości, kto za tym stoi. Bóg pełni wdzięczności, bojaźni i uwielbienia dla Boga. Wiecie, myślę sobie i mówią, że wielki prorok powstał pośród nas i że Bóg jest z nami. Wiecie, to jest niesamowite słowo, bo kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, to czytamy tam, że padają tam takie słowa, że Emanuel, kiedy Chrystus przyszedł na ten świat, to znaczy Bóg z nami. Powiem wam coś. A może dzisiaj nasze największe dziękczynienie, które powinno paść dzisiaj na tej sali, z naszych ust, to w bojaźni uwielbienie Boga za to, że byliśmy umarli, a możemy żyć. Nie zmieniliście wiary z katolickiej na protestancką, z jakiejś tam na jakąś tam, bo to by była tylko zmiana religii na religię. Ale w Chrystusie mogliście doświadczyć wzbudzenia do życia. Możemy żyć inaczej, myśleć inaczej, postępować inaczej. Mogliśmy uwierzyć w to, co On dla nas uczynił i możemy się tego uchwycić i w to wierzyć i żyć tą nadzieją. Ci ludzie, kiedy zobaczyli ten cud, wielbili Boga. Kiedy widzisz cud swojego życia, nowego życia, który jest w Chrystusie, czy wypływa z Twoich ust uwielbienie dla Boga? Czy nasze wołanie nie powinno brzmieć, Bóg jest z nami, dlatego chcę i będę Go uwielbiać? Bo Bóg wciąż przemienia życie ludzi, wciąż podchodzi do tych martwych, niesionych na śmierć ludzi i dotyka ich i wzbudza do życia, czego dowodem jest dzisiaj wielu z Was na tej sali. Wciąż Bóg przychodzi do ludzi, którzy nawet niekoniecznie Go szukali. Ale przychodzi i daje życie, coś niesamowitego. Wciąż jest z nami i wzywa nas, byśmy poszli za Nim, byśmy zostawili wszystko dla Niego i byśmy znali Jego głos jako głos pasterza. Jan o tym mówi, ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają, jak Ojciec mnie zna i ja znam Ojca i życie swoje kładę za owce. Czy znasz głos Jezusa? Nie pytam Cię, w jakiej religii jesteś wychowywany, w jakiej denominacji. Nie interesuje mnie to. Pytam Cię dzisiaj, czy znasz głos Jezusa? Bo On oddał swoje życie za Ciebie, abyś mógł żyć. Czasami może wydawać się, że to wysoka cena, zostawić wszystko. Ludzie zostawiali wszystko. Ich życie do góry nogami było wywracane. Nieuczciwi stawali się uczciwi. Myślicie, że to jest proste? Kłamcy stawali się prawdomówni. Ludzie, którzy nic nie widzieli oprócz egoizmu w swoim życiu, stawali się ludźmi, którzy zaczęli widzieć innych ludzi. Stawali się dobrymi, współczującymi wobec innych. Wszystko jest wywrócone do góry nogami. Ludzie, którzy nie wiedzieli, jaka będzie ich przyszłość, mogli wiedzieć, jaka jest ich przyszłość w życiu, w nadziei i życia wiecznego. Ludzie, którzy nie radzili sobie ze swoimi grzechami, swoją przeszłością, z cierpieniem, bólem, którego doświadczali w swoich domach i w swoich rodzinach, teraz nagle ci sami ludzie mogą doświadczać wolności, pokoju, miłości, przebaczenia tam, gdzie wydawałoby się, że to jest niemożliwe. Tak, życie z Jezusem zmienia wszystko. Kiedy człowiek żyje w tym świecie, to łatwo się jest tutaj poukładać tak, żeby jakoś się przebujać przez to życie. Ale kiedy idziesz za Jezusem, ludzie będą się z Ciebie śmiać. Ludzie będą Cię brać za świętoszkowatego.
Ludzie, kiedy będą patrzeć na Twoje życie i na Twoje zasady i na to, jak jesteś posłuszny Bożemu Słowu, będą z Ciebie szydzić. Tak, nie będziesz już mógł myśleć tylko o sobie, będziesz myślał o innych ludziach, a nawet przedkładał ich potrzeby nad swoje. Tak, to są takie przemiany. Ale mimo wszystko uważam, że warto stracić wszystko, żeby zyskać to, co jest najcenniejsze. Kiedy człowiek chce zjeść ciastko i mieć ciastko, to jest ta najgorsza opcja. Tu można tylko zjeść ciastko i zostawić wszystko inne. Ale warto iść za Jezusem. Każdy z nas, kto jest odrodzony w Jezusie, zna Jezusa, zna Jego głos. I Bóg jest z nami, dlatego powinniśmy dzisiaj Jemu oddać chwałę, cześć i uwielbienie. Podziękować za Jego współczucie, za to, że przyszedł, że dotknął. Ja ciągle się zastanawiam po 20 kilku latach, jak to się stało, że gdzieś tam, daleko stąd, to Bóg gdzieś mnie znalazł w jakimś tam szpitalu i postawił ludzi, którzy głosili mi Ewangelię. Po ludzku dla mnie niezrozumiałe. Ja o tym myślę, jakby to było wczoraj. A to minęło 20, prawie 7 lat. Myślę o tym, jakby to było wczoraj. Przypadek? No nie. Bóg podszedł do mojego łoża i powiedział: wstań. A ja, może ty dzisiaj jesteś takim umarłym człowiekiem, do którego Bóg mówi, a ty ciągle mówisz: ja sobie sam poradzę. Ja zasłużę na Bożą miłość, na Bożą dobroć, na Bożą łaskę. Nie zasłużysz. To jest kwestia zasług. To jest absolutny brak pokory.